Witamy na konwencie wiedzy alternatywnej po raz czwarty. Nazywam się Tomasz Kurwa. Chciałem Was zaprosić na trzydniową imprezę. Mamy chwilowy obsług, ale to się zdarza praktycznie na każdym konwencie. Mieliśmy teraz przedłuż ustawiony, wszystko działało. I tego się zmieniliśmy. I ja myślę, że jeszcze jego intro sobie je puścimy później, a żeby już nie przedłużać, ja zaproszę Michała już z wystąpieniem, żebyśmy zaczęli lecieć zgodnie z programem. Nie wiem, bardzo ważne tam jest to, żebyśmy nie mieli żadnych usług i żeby program szedł według tego, jak jest na rozpisce. Mam nadzieję, że będziecie się miło bawić. U góry na drugim piętrze są sleeping roomy 3. Nie wiem, czy wszyscy dostali informatory, w których jest wypisane jakby wszystko, co jest w kwestiach konwentowych. Oczywiście wszystko się dobra jakby z czasem. Mamy też wegańskie cateringi, jeśli chodzi o jedzenie. Od godziny 14 będzie otwarta sala gimnastyczna. I tam będzie też dostęp, duża przestrzeń też na bębnienie, na warsztaty i na różnego rodzaju rzeczy. Jest też jedna sala interaktywna, która jest u góry. No i będziemy działać razem na tym konwencie. Tak więc ja zapraszam Michała i zaczynamy. Dziękuję. Halo, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ja się wysłyszę. Czy Państwo mnie słyszycie? Nie widzę. Nie wszyscy kiwnęli. Tak. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, pierwszy raz będę korzystał z tego udogodnienia, więc może być na początku troszeczkę trudniej dla mnie, natomiast myślę, że po piątym stazie już będzie lepiej. I mam na imię Michał Piechowicz. Ja pochodzę z Gdańska, Oliwy, 400 metrów stąd. Także bardzo się cieszę, że Tomek zdecydował się organizować konwent tak blisko mnie, bo ja nie lubię dalszej podróży. Moim zadaniem i taką moją misją życiową jest integrowanie ludzi. To jest po pierwsze, żeby ludzie ze sobą współpracowali, nie konkurowali, nie rywalizowali, tylko byli ze sobą. Od tak naprawdę dziecięcych lat powiem parę rzeczy na ten temat, żebyście Państwo weszli jakby w klimat, który będę dzisiaj do Państwa mówił przez półtorej godziny. To jest bardzo ciekawy temat łączenia duchowości z biznesem. Tak naprawdę wydawałoby się, że te dwie dziedziny nie są do pogodzenia. I mi też się tak wydawało. I nadal uważam, że jest to trudne, ale cały czas jestem w trakcie realizacji tego projektu. A tym projektem są po prostu ludzie i współpraca pomiędzy ludźmi. I jedna rzecz, odczarować energię pieniądza, która w naszym kraju, nie wiedzieć czemu, stała się tematem tabu i pieniądze stały się czymś złym, czymś niedobrym, którym operują tylko ludzie niegodziwi. Natomiast energia pieniądza jest energią, wspaniałą energią, którą możemy dawać i brać i płynąć życiem i cieszyć się nim z pasją. I moim zadaniem jest właśnie to, aby odczarować raz energię pieniądza i dwa, dać wspólnie na wszystkim możliwość współpracy, zarobienia tych pieniędzy i robienia każdy to, do czego został tutaj stworzony. Mam taką misję życiową, takie powiedzenie jest zarabiajmy na tym, na czym się nie znamy, a róbmy to, co kochamy. Dobrze, nie? No to zaczynamy. Zaczynamy od drzewa wiedzy. Drzewa wiedzy i życia. Na pewno znacie to drzewo z Biblii. Każdy z nas uczył się tego chociażby na religii. I tam Adam i Ewa podeszli do tego drzewa, zobaczyli jabłko i się zatrzymali. Czym jest drzewo wiedzy i życia, tak zwane logos? Ja opowiem Państwu, czym dla mnie jest logos. I to jest bardzo ważne, ażebyście tak Państwo dzisiaj słuchali to, co będę miał Państwu dzisiaj do przekazania, bo chcę Państwa zainspirować moim spojrzeniem na świat. Nie chciałbym brać odpowiedzialności za to, że będziecie Państwo później patrzeć na świat przez mój pryzmat. I nie o to mi chodzi. Zależy mi na to, żebyście Państwo zobaczyli, w jaki sposób ja dochodziłem do pewnych przemyśleń, które mnie doprowadziły do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj. Mogę z przyjemnością Państwu opowiedzieć o tym, czym się zajmuje w tak zwanych wymiarach biznesu, czyli łączenia duchowości z biznesem. Czym to jest? Zatem, jak byłem
takim małym gajtkiem przyszła do mnie taka myśl. Michał, czy jak poznasz tajemnicę świata, czy będziesz w stanie zachować je dla siebie? Taka do mnie przyszła myśl. Jeszcze nie rozumiałem wtedy tych myśli, kto to do mnie mówi. Ale powiedziałem tak, jak najbardziej, chcę poznać tajemnicę świata. Ale pamiętaj, nie będziesz mógł nikomu o tym powiedzieć, czego się dowiesz. No dobrze, mówię, zgadzam się na to. No i zacząłem poznawać. Rzeczywiście to, co poznawałem, rok po roku, dzień po dniu, noc po nocy, bo siedziałem tak naprawdę od godziny 13 do godziny 2 w nocy, czytając Osho, Księgę Uranti i tak dalej, te wszystkie rzeczy, jednocześnie pracując w korporacji, zajmuję się finansami od 15 lat. Więc rozumiecie Państwo to zdarzenie. Z jednej strony tutaj biznes, twarde zasady gry korporacyjne, zarabiamy pieniądze, realizujemy plany, a z drugiej strony mamy Księgę Uranti, Osho i jeszcze wielu innych wspaniałych osób, które mówią, że życie tak naprawdę chodzi o coś innego niż gromadzenie dóbr materialnych. Słucham wykładów tutaj z NLP, tam mówią co innego, tutaj słucham, że to nie chodzi o to, żeby być bogatym. A jeżeli chodzi już o bogactwo, to nie chodzi o bogactwo materialne, tylko chodzi o bogactwo duchowe. No to czym jest to bogactwo duchowe, prawda? Więc dalej się wgłębiałem. Problem jest tylko w tym, proszę Państwa, że rzeczywiście nie miałem z kim o tym porozmawiać. Więc tą wiedzę, którą poznawałem, poznawałem na samego siebie. Z ciekawości Państwu powiem jedną rzecz, że jak się szuka na początku na zewnątrz, czyli zna się na pamięć wszystkie rasy kosmiczne w całym Wszechświecie i galaktykach. Jak już się wie, że tak naprawdę wszystko jest zamieszkałe tylko w wielu wymiarach, bo to genialne tak naprawdę, tylko tak naprawdę co z tą wiedzą zrobić. I się okazuje, że posiadałem bardzo dużo wiedzy, tylko ona była mi w ogóle niepotrzebna. W ogóle była dla mnie bezużyteczna. Więc zastanawiałem się tak naprawdę, co ja z tą wiedzą mam zrobić. I co mam zrobić. Do tego stopnia dochodziło, jak już poznałem świat tak zwany korporacyjny, świat bankowy, o którym będę mówił później w slajdach, okazało się, że on działa trochę na innych realiach niż mówi o Osho, Księga Uranti i tak dalej, że to jest tak naprawdę nienaturalny twór. Więc tak bardzo mnie to dotknęło, że zerwałem kontakt z korporacjami, założyłem wymiary biznesu i stąd się zaczęły moje problemy z finansami. Odleciałem, rozumiecie? Odleciałem. I któregoś dnia, kiedy tak sobie odleciałem, postanowiłem tak naprawdę wrócić, bo jednak trzeba być udziwionym, żyć tu i teraz. Być na ziemi, cieszyć się tym życiem. Dostrzegam taką prawidłowość, że my po tamtej stronie, po tak zwanej śmierci, dobrze, bo myślę, że wszyscy zgromadzeni tutaj wiedzą, że takiego czegoś nie ma. Że jak jesteśmy tam i marzymy o tym, że zaraz wstąpimy na ziemię pod jakimś tam ciałem, to marzymy o tym, żeby pogłaskać kota, dotknąć swojego dziecka, pocałować swoje ukochane, żeby dotknąć i poczuć naszymi energiami to, co jest wokół nas, to całe piękno, zobaczyć, usłyszeć. Natomiast jak jesteśmy tutaj, jak schodzimy na ziemię, nagle się okazuje, że zaczynamy myśleć o tym, jak fantastycznie jest przemieszczać przez ściany. Jak znakomicie jest się nie uczyć komunikacji, tylko telepatycznie porozumiewać się z kamieniem. My nie żyjemy tu i teraz. Moim zadaniem jest to, żebyśmy się ugruntowali bardzo mocno wszyscy, bo ja mam też z tym problem. Ugruntowali się tu i teraz i zaczęli żyć tu i teraz. Bo po to tu przyszliśmy, żeby doświadczać. Ostatnio zadałem mojej koleżance takie zadanie, żeby wyobraziła sobie, jak doświadcza słodyczy winogrona. No i rzeczywiście potrafiła sobie to wyobrazić, jak doświadcza tej słodyczy tego winogrona. A mówię, dobra, a teraz doświadcz jak kaki. A ona mówiła, co to jest? Mówię, no właśnie. Jeżeli doświadczyłaś kiedyś, jednak smakuje, jak pachnie winogrona, to jesteś w stanie sobie to wyobrazić. Jak nie doświadczyłaś kaki, to nie jesteś w stanie tego sobie wyobrazić. Zatem ja was wszystkich zachęcam do tego, żeby pojechać do testu po kaki. Ja myślałam, że wymyślona. A jest, to prosiłaś? Agnieszka, o niej mówię.
w tym drzewie, tym zerwaniem tego jabłka, kiedy odgryzłem kawałek tej wiedzy, okazało się, że tam są dwie ważne tajemnice. Po pierwsze, znajomość etyki i prawa, a po drugie, jak odzyskać, zachować nieśmiertelność i integralność duszy. Z jednej strony w kościele nam mówią, że zaraz umrę i pójdę do nieba i jak będę dobry, to będę grał na harfie, na jakiejś tam kurce, którą sobie wybiorę. Stwierdziłem, że to w ogóle głupie jest tak naprawdę, że niebo jest głupim miejscem tak naprawdę, bo ja chcę się rozwijać, chcę pójść tam i tam, a mnie nie interesuje gra na harfie tak naprawdę, bym sobie jeszcze pograł na bębnach, na lutni, na tym. Więc z siłą rzeczy okazało się, że niebo jest głupim miejscem, do którego ja jestem predestynowany. Okazuje się, że to nie o to chodzi tak naprawdę, jak się zaczyna wchodzić głębiej. Wolność od walki konfliktów do sukcesów i życia w szczęściu, miłości i harmonii. Tak naprawdę, jak sobie włączymy te nasze telewizory, to tak naprawdę nam mówią, jak ten świat wygląda. Czyli my jesteśmy ze wszystkich stron indoktrynowani, jak mamy patrzeć na świat. A ja powiedziałem, ja nie chcę tak patrzeć, nie chcę tego świata. Ja chcę współpracować z ludźmi, którzy się wzajemnie szanują. Chcę robić interesy, biznesy, zarabiać pieniądze z osobami, którzy są uczciwi, którzy dotrzymują obietnic. Będę później mówił dalej dokładnie, jaki zasad etyki ja stosuję w biznesie i jakich ludzi szukam do tego, żeby wspólnie zarobić pieniądze. Po to, żeby żeby nie powiedzieć, że cokolwiek jest za drogi. Nic nie jest za drogi, każdy ma swoją cenę. To najwyżej mi nie może na to być nie stać. To jest ważna rzecz. Życzę Państwu, żeby Was było stać na wszystko, co zapragniecie. Dla Was, co jest dla Was dobre. Tego Wam życzę. Bo to wszystko daje nam przestrzeń kreacji i radości życia. To jest piękne. Życie jest piękne, słuchajcie. Poddałem się w zeszłym tygodniu regresji hipnotycznej. To był pierwszy raz, naprawdę. Ja lubię poznawać, lubię doznawać. Okazało się, że jestem pierwszy raz na Ziemi, w pierwszym wcieleniu, więc mówię, aha, okej, to teraz rozumiem, dlaczego tutaj nie kumamy, na czym polega ten Pfizer. No teraz już rozumiem, na czym polega, więc muszę się do niego przystosować. Natomiast ludzi lubię. Mało tego, kocham ludzi. Są fantastyczni, tylko że śpią. No to jak ich obudzić? Na Boga, słuchajcie, my żyjemy w fantastycznym miejscu, żeby wszystkiego jest pod dostatkiem, nie ma tylko tego energii, przepływu. Czyli tych tak zwanych pieniędzy. To jest fantastyczne wynalazek. O tym będę mówił, cały czas będę do tego wracał. To jest genialne tak naprawdę, jak my możemy wspólnotą stworzyć energetyczne miejsce wymiany dobra, wymiany radości, byciem biorcą i dawcą zarazem. I żyć w harmonii tego dawania i brania. To jest wspaniałe. Nie coś wyłączyłem? Logos według Heraklita i stoików. Jest to świat w miniaturze, mikrokosmos odbity przez makrokosmos. Tomek, on bardzo lubi opowiadać o fraktalach, ja będę miał jeden statek o fraktalach. Zresztą tu każdy slajd można opowiadać godzinami. Ja będę musiał mówić tylko i wyłącznie to, co łączy te wszystkie slajdy. Nie jest to łatwe tak naprawdę, żeby w półtorej godziny o tym wszystkim opowiedzieć, ale staram się to wszystko zawrzeć w mojej wypowiedzi. Ludzie to część rozumu świata. My wszyscy jesteśmy jednością. Wszyscy. Na wyższym poziomie wszyscy jesteśmy jednością. Więc to jest fantastyczne, słuchajcie, teraz doświadczać tego, ile mnie na mnie patrzy. To jest piękne. Ci, którzy słuchają Logosu, mają jeden wspólny świat. To jest nasz świat. Logosu się słucha, bo jest Słowem. Słyszeliście to z Biblii, na początku było słowo. Mam trochę inną teorię, później Wam zaraz o tym opowiem, bo to było słowo. Logos obdarza zrozumieniem, gdyż jest rozumem. Logos łączy ludzi, bo jest połączeniem, jest czas na to, żeby się połączyć i wspólnie działać. To jest bardzo ważne. Kim jesteśmy? To jest moja teoria, proszę Państwa. Moja teoria. I chcę Państwu opowiedzieć, jak bardzo tak prosto ją można wytłumaczyć moimi słowami, kim jesteśmy. Czyli istota zewnętrzna, czyli nazwijmy to ciało, to kim jesteśmy, chociaż tak naprawdę ta istota zewnętrzna również może być istotą wewnętrzną, czyli to dziecko w nas. Następnie jest istota wewnętrzna, czyli system cały, system energetyczny, czakry i tak dalej, to wszystko tak naprawdę to jest. Istota wewnętrzna, też czakry są na zewnątrz, ale to wszystko jest wewnątrz i zewnątrz.
I moja ulubiona jedna rzecz, dzięki czemu w ogóle żyjemy, dzięki czemu w ogóle jest życie. Znacie na pewno z Biblii coś takiego jak Boga Jahwe. To jest bardzo podobna nazwa, YHWH. Ja sobie zobaczyłem jedną rzecz. Jak staniecie sobie chociażby na polu, jak zrobicie takie, staniecie w ten sposób, zaczniecie głęboko oddychać w ten sposób i będziecie próbować zwerbalizować i napisać ten głos, który się wydobywa z tego oddechu, to jest właśnie to słowo. Czyli na początku nie było słowa, na początku było dźwięk, na początku było oddech, czyli było życie, tchnienie. I my z tym połączeniem istoty zewnętrznej i wewnętrznej jesteśmy czymś takim jak nieskończoność. Gdzie wchodzi we wnętrze, w zewnętrze, się przeplata. To jest nieskończoność w czasoprzestrzeni. Nie tylko w czasie, ale jesteśmy również nieskończonością w przestrzeni. Kim jest człowiek naszej ery? To jest szalenie istotne, proszę Państwa. Myślę chyba, że będę przy każdym stadzie, bo to jest wszystko szalenie istotne. No bo to dla mnie jest naprawdę szalenie istotne. Człowiek nowej ery to jest ta święta trójca, która zespala w sobie energię trzech rzeczy. Po pierwsze, jesteśmy marzycielami, kreatorami. Marzymy, wyrażamy intencje, myślimy o tym, na czym nam zależy, co chcemy, planujemy w głowie. Jeśli chodzi o korporację, to się nazywa SMART, czy w ten sposób się określa cel. SMARTem, że muszę być mierzalny, ambitny, realny w czasie. Również one są w sferze tak zwanej ezoterycznej znane jako intencje, które wyrażamy do wszechświata, aby wszechświat nam to dał. Ale nadal jest to tylko i wyłącznie w sferze marzeń. Żeby to się zmaterializowało, czyli żebyśmy się stali magikami, to potrzebujemy być inżynierami, twórcami. Czyli to, co wymyślimy, bierzemy, wstajemy, poruszamy, bierzemy kaszem rączki i działamy. Bo nic samo się nie zrobi. Bardzo często spotykam się z takim myśleniem, że będzie dobrze, wszystko dobrze. Ci nam pomogą, a ci jak nam nie pomogą, to oni są za słabi, bo tamci są lepsi i oni na pewno nam pomogą. Nie, proszę Państwa, my sobie sami musimy pomóc. W naszym życiu to my jesteśmy najważniejszymi aktorami. I to nasz film, nasze projekcje, które my widzimy, to my tworzymy w każdej chwili naszego życia. Nikt nie ma na nas wpływu, chociaż może mu się wydawać, że ma. Nie ma. Ja pamiętam jedną rzecz, bo dzięki NTV, to myślę, że duże środowisko jest osób, które oglądają NTV, po 15 latach rzuciłem palenie. Z dnia na dzień. Dlatego, że tam kiedyś był taki wywiad, nie może ktoś pamięta, z Chrisem. I Chris opowiadał tak naprawdę, co palenie robi z organizmem. Że ja jestem osobą taką, która nie lubi kontroli. Potrafię sobie zrobić krzywdę tylko dlatego, żeby się nie zgodzić z czymś, że mi ktoś coś mówi, że mam zrobić. Nawet jeżeli on chce dla mnie dobrze. Nie, bo to ja chcę decydować o swoim życiu i to ja chcę być sobie wdzięczny. To jest bardzo ważne. Ja chcę decydować o swoim życiu. I on powiedział, jak te energie, te niskie energie wpływają na moje życie, jak one mnie zanudzają. O nie! I moje ciało się budowało jeszcze parę miesięcy. Mówię, co, będzie ciało mną rządzić? Kto to ja jestem? Ciało? Nie, nie jestem ciałem. To ja mam pełną władzę nad tym, co mi się w życiu przytrafia. Więc my swoim działaniem konsekwentnym możemy zmienić wszystko. Myślami tworzymy utopię, a rączkami tworzymy tę utopię. Inaczej się nie da. A teraz, żeby... tutaj usłyszałem, że da się. Ale jest jeszcze jedna trzecia rzecz, która bardzo ważna, która to spina. To są intencje, serce, działanie sercem. Naszym kochanym, nie pompką, tylko naszym rezonatorem, który tworzy tę wartość. Co to znaczy działać sercem, według mnie oczywiście? To znaczy działać empatycznie. To znaczy być wdzięcznym, dziękować komuś za to, co dla nas zrobił. Być świadomym tego, że nam pomaga. Być skromnym, ale jednocześnie
jednocześnie pewnym siebie, dającym swoją wartość. Przebaczać, szalenie ważna cecha, dlatego że ona nam daje wolność. Zresztą o tym Jezus mówi dokładnie, on mówi, w jaki sposób się uwolnić poprzez przebaczanie, dlatego że to są takie energie niskie, które nam przykraczają, tak jak betonowe stópki do tej ziemi. I nie możemy się wyrwać. A może jakby nie chciał już być na ziemi, może bym chciał gdzieś indziej być. Więc nienawiść jest to tak potężna broń, która nas tutaj trzyma. A mamy narzędzie, w jaki sposób to zrobić. To nie jest łatwe, ale tutaj sobie jest wiele terapeutów, wiele osób, które pomaga w tym, aby móc jednak doświadczyć tego przebaczania. To jest piękna rzecz. I odwaga. Zresztą jedną odwagą jest tutaj stać przed wami i mówić rzeczy, które są ważne dla mnie, biorąc pod uwagę to, że nie wszyscy mogą się z tym zgodzić i o to chodzi. Na tym polega fantastyczność Ziemi, bo my się fantastycznie różnimy. Ważne tylko, żeby szanować inność i nie krzywdzić się nawzajem. I teraz jest pytanie, czy my chcemy tacy być uśmiechnięci, twórczy, pełni radości, mieć tego radość dziecka, radość tworzenia. Opowiem o fraktalach, dlatego że dla mnie jest to szalenie istotne. Mój ulubiony fraktal będzie ostatni, bo on jest bardzo, bardzo prosty. Fraktale to są odbicia podobieństw. Czyli my jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga i wiele innych rzeczy jest stworzone, wiele małych rzeczy jest stworzone na podobieństwo dużych. Ja powiem wam, że w ten sposób uczę się tego świata, że patrzę na małe rzeczy, aby móc zrozumieć pewną ideę, która to wszystko łączy. Poznaję siły, które rządzą tym światem w małych kwestiach, w małych elementach. To jest szalenie istotne. W fraktali jest masę wokół nas, tak naprawdę. Ja opowiem tylko kilka z nich. Będę potrzebował pomocy. Czy jest ktoś w stanie pomóc? Nie. Bardzo dobrze. Bo coś się zepsuło. Tak. Przepraszam Państwa, natomiast coś tam się zepsuło, ale postaram się to odtworzyć zaraz. Widocznie ten przycisk nacisnąłem. On się zawiesza w ogóle na tym slajdzie. Ciekawa historia. Przeskoczyć to nie wiem. Więc nie będę opowiadał o fraktalach. O fraktalach mówi dobra, widocznie sobie to zrealizujemy. Chyba, że sobie zobaczymy w ten sposób, najwyżej w ten sposób. Gdyby nam się nie udało, to one będą pomagać pewne rzeczy mówić tak logicznie, krok po kroku. Michał, tak? Ciśnij od bieżącego slajdu. Super. Opowiem trochę o w jaki sposób poznaje świat i poznaje jego prawa. Doszedłem do wniosku jedną rzecz, czym jest zło. Taka moja definicja zła. Zło jest brakiem akceptacji siebie i praw, które są wokół nas. Czyli, mówiąc w skrócie, żyjemy, jesteśmy. Ja jestem tu, jestem znakomicie. Tylko kto mnie pytał o to, żebym był? Nikt mnie o to nie pytał, nikt mnie nie prosił o zdanie. Mało tego.
że nikt mnie nie pytał o zdanie, to jeszcze każe mi być w jakichś określonych zasadach. I one są. Ja mogę oczywiście powiedzieć, że nie ma Boga Stwórcy, nie ma czegoś takiego. Ja oczywiście mogę powiedzieć, że nie ma żadnych zasad. Tylko, że jeżeli ja sobie teraz bym wyskoczył przez okno, myślę, że nie uniósłbym się w powietrzu. Są pewne zasady fizyczne, które obowiązują. I teraz są osoby, które mają w sobie dużo zła, po prostu nie akceptują tego, co jest wokół nich. I to fraktalnie mamy do czynienia i na małych rzeczach, i na większych rzeczach. My nie akceptujemy. W sytuacji takiej, jeżeli, zobaczcie, zaczynamy wybaczać, zaczynamy ufać, zaczynamy wierzyć w siebie, zaczynamy kreować i tworzyć. Prawo mentalizmu jest jednym z praw, które jest prawem niezmiennym całego wszechświata. Dla mnie. Nie wiem, czy to samo będzie powiem za 2 czy 3 lata. To na dzień dzisiejszy mam mówię. Tak na to patrzę. Być może za 3 lata się wszystko zmieni. Prawo powiązania, jak na górze, tak i na dole. Jeżeli chcemy zrozumieć Boga, to popatrzmy na jaszczurkę. To jest proste. W naturze jest wszystko, tak naprawdę, czego my potrzebujemy do zrozumienia. Tak naprawdę potem się okaże w tej podróży, tak naprawdę w tej podróży najważniejsi jesteśmy my. Zaczniemy patrzenia od zewnątrz i oglądania świetlików na niebie w nocy, po to, żeby zobaczyć ten świetlik u siebie. To jest najważniejsze, zacząć tworzyć, działać wspólnie. Potem się okazuje, że jeżeli my jesteśmy na wyższych wymiarach jednością, całością, to dlaczego tutaj na tym wymiarze my doświadczamy się tylko indywidualnie, a czemu nie możemy razem? Wiem oczywiście, że na pewnym etapie naszego życia my zdecydowaliśmy o tym, żeby być suwerennym i doświadczać siebie indywidualnie. Zresztą powiem to na przykładzie Trykota Sierpińskiego, jak to wygląda, tak zwana teoria chaosu. Natomiast dlaczego nie robić to razem, wspólnie? Będzie łatwiej. W każdym razie nawet fajnie będzie razem popełnić bębenki. Chociażby. Prawo wibracji, nic nie spoczywa, wszystko jest w ruchu. Ja też jestem w ruchu, nawet jak świetnie się ruszam. I nie usiedzę. I tak samo tutaj, też cały czas siedzę. Tak naprawdę. Nawet jak siedzę, to szybko biegam. My wszyscy jesteśmy cały czas w ruchu, nie ma nic stałego. I do tego się trzeba przywiązać. Tak naprawdę nic i nikt nie jest tam dany na wieki. To jest trudne, tak. Prawa zmienne, prawa przejściowe. Czyli patrzymy tutaj na nasz świat, w którym my żyjemy. To są prawa dwoistości, dualności. Fizycy by powiedzieli binarne zasady przepływu energii. Czyli tak nie przepływa energia, tak przepływa energia, układ też trochę fizyki mi znam, tak, chociaż fizyki nie byłem nigdy dobry, ale ona mnie fascynuje, bo nie rozumiem. Jest fantastyczne. Prawo rytmu, wszystko wpływa i wszystko wypływa, wszystko płynie, Pantarei. To jest piękne, my sobie możemy płynąć, działać. Tak naprawdę jest wiele rzeczy, o których my nie musimy myśleć, pamiętać, że nie jesteśmy w stanie w ogóle, a i tak się dzieje wokół nas. Warto, ja zawsze sobie wyobrażam, że życie to jest taki film, gdzie ja sobie siedzę, jestem jego widzem, jestem jego obserwatorem i sobie oglądam. Do mnie należy decyzja, czy ja chcę to chwycić, czy nie. Do mnie. Biorę albo nie biorę. No i potem odczuwam to, co biorę, konsekwencje tego, że wezmę, są takie, jak nie. Prawa przyczyny i skutku. Ja powiem wam jedną rzecz a propos, jak nauczyłem się prawa przyczyny i skutku. Kiedyś robiłem takie szkolenie dla nowo poznanych adeptów sztuki finansowej i robiłem im szkolenie i to było kilka lat temu. A że ja w swoim życiu już tak mam powiedziane, że muszę robić wszystko uczciwie i nigdy nikomu nie mogę zrobić krzywdy nawet słowem, to tutaj się niestety pokusa właśnie niżej. Powiedziałem parę słów złych na temat Ambergoldu, na pewno to znacie. Zresztą Ambergold pochodzi tutaj z Gdańska, cała ten interes. No i wtedy tym osobom tutaj mówiłem tak naprawdę, na czym polega cały ten przekręt inwestowania w złota, którego nie ma.
I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że godzinę później uderzają samochodem w syndyka Bergoldu. To jest przyszedł rysunek. To jest przyszedł rysunek. Także jak macie coś powiedzieć, co może zrobić krzywdę drugiej osobie, to lepiej nie, bo może to być dla nas niekorzystne. Prawo rodzaju płci to jest znakomite, że my możemy tutaj doświadczać różnych płci. Jest moja żona tutaj, więc fantastyczne, że będąc mężczyzną mogę poznać, jakie są fantastyczne emocje i energie kobiece. Też fascynuje mnie, bo nie rozumiem ich. Słuchajcie, tajemnica roku 2012, ona jest dla mnie szczególnie ważna. Dlatego, że do roku 2012 naprawdę wydawało mi się, że już wszystko przepowiedziane, Baba Vanga, te wszystkie przepowiednie, a w 2012 zbieramy wiaderka i idziemy do domu. 2012 to był taki rok, w którym rzeczywiście przygotowywałem się na coś, że może dupnąć. Słuchajcie, nie dupnęło. I teraz też nas informują o tym, że coś tam dupnie. Ja wczoraj słyszałem tylko jedną rzecz, niestety tam CERN, na pewno znacie, słyszeliście o CERNie. Teraz oni te prądnice rzucą we wszechświat, żeby nas odłączyć od Boga. No różne tego typu historie tam są, wiecie, tak naprawdę. Każda taka informacja... Jak mnie od Boga można odłączyć? Właśnie. Można mnie oszukać i zwieść. Nie ma takiego. O to właśnie chodzi. Tak naprawdę my każdą sekwencję swojego życia tworzymy tu i teraz. Nie ma przyszłości. Przyszłość jest tylko w potencjale. Jest tylko w potencjale. To od nas zależy, czego chcemy doświadczyć. No więc w 2012 roku chciałem doświadczyć Nibiru, nie doświadczyłem. Fajnie. No więc w 2015 roku doświadczyłem was, to jest wspaniałe. I wolę to, zdecydowanie. I w 2016, 2017 chciałbym doświadczyć was jeszcze więcej. Cyklicznie Ziemia i nasz układ słoneczny osiąga w swojej podróży przez wszechświat punkt, który dokładnie wyznacza koniec wielkiego cyklu. I to w 2012 roku mieliśmy miejsce i tylko tyle. A właśnie. W 2000 roku osiągnęliśmy najbardziej oddalony punkt od centrum galaktyki. Zatem były skutki fizyczne, czyli były trzęsienia Ziemi, erupcje wulkanu, te wszystkie elementy, które doświadczaliśmy. Ludzie ginęli, ptaki spadały, Armagedon. Zresztą bardzo ciekawe, że nie wiem, czy wiecie, co po grecku znaczy słowo apokalipsa. Apokalipsa jest naszym innym jak odsłonieniem prawdy. No to nie jest koniec świata. Zatem zmienne cykle, orbita, nachylenie, wpływają temperatury klimatu pod góry lodowcowej, pola magnetyczne Ziemi. To wszystko się dzieje. Dlaczego? Bo mamy takie poczucie w tej chwili utraty połączenia, w tym takim najbardziej oddalonym punkcie. Tego połączenia od Boga, ale one zawsze jest i zawsze było i zawsze będzie. Nic to nie zmieni. Nie da się oszukać. Nie da się oszukać. Tak jest. Mam dobrze, mam super. Dziękuję. Znakomicie. Nasi przodkowie ostrzegali nas, że w najdalszym punkcie cyklu zapomnimy, kim jesteśmy. Że jesteśmy połączeni ze sobą, z Ziemią, ze wszystkim, z całym wszechświatem. Tym jesteśmy. Spodziewamy. No! I to jest koniec tej podróży po astralach i tak dalej. Teraz wracamy na Ziemię. No to teraz zobaczymy tak naprawdę, co my tutaj mamy. Czy jest tak pięknie, jak przedtem mówiliśmy? Dlaczego w erze obfitości mamy takie obrazki? Ja postanowiłem jedną rzecz. Ja nie będę Państwa straszył. Ja myślę, że Państwo i tak jesteście na swoim poziomie tak bardzo przestraszeni tym, co tam czytacie. Więc ja przez te obrazki przejdę tak naprawdę, bo nie chcę, żeby one utkwiły w pamięci. Ale one są. Trzeba być tego świadomy. To jest na Ziemi. To mamy. Ludzie, to człowiek człowiekowi zgotował ten nos. Ja powiem jedną rzecz. Mój tata, który jest na sali, był kiedyś w Muzeum Powstania Warszawskiego i tam jeden z osób, które oprowadzali wycieczki po Muzeum Warszawskim, powiedział do jednej z wycieczek, powiedział tak, że więcej Polaków zginęło z rąk Polaków po wojnie, niż podczas powstania warszawskiego z rąk Niemców. Tylko żołnierzy. Ale co chcę wam powiedzieć tak naprawdę?
to człowiek człowiekowi jest wilkiem. Trzeba to zmienić, my, poprzez nasze działanie. Wewnętrznie, to my. Jeżeli ja w autobusie, mnie ktoś tam denerwuje, ja mam wybór, albo go kopnę, albo go przeproszę i się odsunę. To jest mój wybór. Warto jednak szerzyć intencje miłości, serca. Nie? To od nas zależy. Tak? Ale ja nie mam wpływu na to, że tam się na Syrii użerają i mamy teraz takie burze śnieżne, jak za tym panem. Tak? Burze śnieżne, w cudzysłowie. To od nas zależy, jaki będzie świat wokół nas. Ja chcę taki. Świat. Takie świat. I szukam ludzi, którzy chcą ze mną otworzyć. Razem wspólnie. Żeby nasze dziecko było takie uśmiechnięte, ale to jest dziecko w nas. Piękny obrazek, nie? Beztrosko. Ale on na razie leży. Powiem wam taką a propos łączenia duchowości i biznesu. Tu kilku osobom już to mówiłem, ale ostatnio odkryłem eurekę. Ja się interesuję trochę numerologią. Sam jestem numerologiczną 11. Co ona obliguje mnie do pewnych rzeczy. I odkryłem, a 8 to są pieniądze, nie? Więc odkryłem ostatnio pewien taki kod, pewne takie powiedzenie, które jak sobie tak właśnie leży i mi się nie chce, jak sobie powiem, to wstaję. Róż dupę. Każdemu to pomaga. Naprawdę. Zachęcam, pomaga. Naprawdę wystarczy po prostu pójść, proszę. To pomaga. I teraz wchodzimy do najważniejszej rzeczy tak naprawdę, do energii pieniądza, która pieniądz jest energią, która jest energią neutralną. Ona nie jest ani zła, ani dobra. To my dajemy temu znaczenie, jak się tą energią pieniądza posługujemy. Z jednej strony świat ezoteryczny, zresztą ja też bardzo fajnie wyrzekłem się tego pieniądza, bo powiedziałem, że jest głupi B i stworzenie sprawiedliwości i tak dalej. Wszystko, co sobie stworzyłem, spowodowało, że rzeczywiście jak dupnęło, to nie mogło się podnieść. Skutki tego mamy do dzisiaj. Zatem zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest. I pamiętam, że przyszło do mnie, już nie pamiętam, wiecie, skąd to mi przyszło, że... Ale gdzieś w internecie sobie wyczytałem, że wyobraź sobie, że pieniądz jest twoim gościem i ty go zapraszasz do domu i mówisz mu, wiesz co, jesteś gnojkiem, jesteś najgorszą rzeczą, jaka mogła mnie spotkać, jesteś niesprawiedliwy, ale wiesz co, przyjdź od czasu do czasu, nakarm mi dzieci, wiesz co, zapłać mi za prąd, słuchajcie, jakbyś się jeszcze czuli. Pieniądz to jest gość, który powinien w każdym domu powinien czekać krzesło na Wigilię, powinien czekać, przychodzi pieniądz, dzień dobry, usiądź, bądź moim gościem. VIP-em. Przychodź częściej. Zapraszam Ciebie ponownie. Przyjdź jeszcze do sąsiadów. Przyjdź jeszcze do sąsiadów, bo oni tam na Ciebie czekają, a jeszcze u nich nie byłeś. Pieniądz jest jak krwiobieg. Powinien być jak krwiobieg. Dobry organizm musi być dobrze ukrwiony. My jako organizm ludzki na Ziemi nie jesteśmy niestety dobrze ukrwieni, dlatego że powstają zatory pieniężne. Czyli tutaj tak jakbyśmy mieli pewien zator w ręce, tak naprawdę i ręka jest przekrwiona, tylko że ta ręka przekrwiona, ona lubi być przekrwiona. Tak? Ręka jest chciwa, ona lubi być dużo krwi, bo ona potrzebuje nie wiedzieć dlaczego mieć 4 litry tutaj w samym barcu, a reszta tej krwi nie ma. I to jest chore. Teraz, co zrobić, żeby było inaczej? Krwi powinno być tyle, tak żeby zaspokoić zakup dobra i uczucia. Bo ja wam takich obrazków życzę. Żebyście na bębnach tłukli tutaj, na przykład w tym budynku, na tym ja chętnie przyjdę. I dojeżdżali takimi samochodami. To jest fantastyczne, ale nie muszą być wasze. Żeby była jasność, one nie muszą być wasze. Wystarczy nam nawet pożyczyć sobie się tym przejąć tak naprawdę. Super. Genialna rzecz. No i usługi. No nie mogę zabraknąć usług dla kobiet, mężczyzn i dzieciaków. Więc pieniądz powinien nam umożliwić przepływ jego samego, tej energii. Na początku XX wieku bodajże, kto słyszał o mieście Werby w Austrii? To jest bardzo ważna rzecz.
Dlatego, że tu pokazuje, w jaki sposób pieniądz jest szalenie istotny do tego, aby móc żyć. I to były lata bardzo dużej hiperinflacji. Szalała ona w Europie, pamiętam w 1923 roku była największa hiperinflacja wtedy w Europie. To taczkami jeździło się z pieniędzmi po chleb. Ona nawet potrafiła jednego dnia skoczyć o kolosalne procenty. Natomiast była jedna rzecz, pieniędzy nie było, tak, do wymiany, natomiast tak, dalej drzewa rodziły jabłka, węgiel w kopalniach dalej był, ludzie dalej chcieli pracować, wszystko to mieli u siebie i dobra i usługi, tylko nie było energii, która im pozwoli tego wymienić. I szef tego miasteczka, burmistrz, postanowił stworzyć szylingi tego miasteczka, miasteczka Wel, które by umożliwiły wymianę tych dóbr. Czyli taka namiastka, pierwsza namiastka alternatywnej waluty, którą w tej chwili m.in. pan Darek Brzozowiec próbował stworzyć w Kielcach. I słuchajcie, magia, magia, słuchajcie, nagle w przeciągu krótkiej chwili ludzie zaczęli żyć. Zaczęli mieć pieniądze. Ci, co sadzili jabłka, zaczęli sprzedawać te jabłka, kupować mięso, kupować węgiel, było im ciepło. Inwestycje burmistrz poczynił na budowę mostu, powstała szkoła, wszystko się fantastycznie rozwijało. Nawet burmistrzowie z innych miasteczek zaczęli pytać, co jest tym cudem, że zaczyna wszystko prosperować, gdzie tak naprawdę cały kraj tonie. Okazało się, że pieniądz, po prostu pieniądz, nic więcej. Jak się niełatwo domyślić, przyjechało NSDAP, zabrało tam, tak naprawdę to towarzystwo pogoniło. Więc tu już mamy taką namiastkę kontroli, tu się nic nie zmieniło, ta kontrola dalej jest. Dlatego jest takie ważne, żebyśmy się razem integrowali i razem współpracowali. A bo ci, co kontrolują ich, jest, oni są świetnie zintegrowani. Jak jest naprawdę? Różnica pomiędzy pożyczką a kredytem, proszę Państwa, pójdziecie Państwo do banku, zapytacie pierwszą lepszą osobę, nie będzie wiedziała, jaka jest różnica pomiędzy pożyczką a kredytem. Dlaczego? Bo tych nie uczą. W bankach uczą, jak sprzedać. Nie uczą, czym jest instrument finansowy i do czego służy, jakie może zrobić korzyści, a też w jaki sposób może komuś napytać w biedy. Uczą tylko, jak sprzedawać. Neurolingwistyczne programowania, masę różnych fantastycznych szkoleń, których sam znam, obchodziłem. I nawet nie wierzyłem. Ja naprawdę wierzyłem, że to jest dobre. Dzięki dopiero później wchodzenia w tej lekcji, zebrania tego jabłka ze stworza, z drzewa, z logos, zobaczyłem, że jest trochę inaczej. Tylko, że postanowiłem po pewnym czasie z pomocą tych pieniędzy zrobić dobry użytek. Więc, proszę Państwa, różnica pomiędzy pożyczką a kredytem jest jedna. Jeżeli ja mam stówę i przyjdzie do mnie Paweł i mówi, słuchaj, pożycz stówę, to ja mówię, wiesz co, mam stówę i mogę ci ją pożyczyć, to jest pożyczka, bo ja mam to, co pożyczam. A jeżeli do mnie przyjdzie Paweł i mówi do mnie, pożycz stówę, a ja mówię, kurde, nie mam stówy, ale wiesz co, a co potrzebujesz? To iść tam, weź to na krechę, ja ci pożyczam tą stówę, ale weź sobie, ale mi dasz później 110 zł. Ja mu daję coś, czego nie ma, tak naprawdę zapisuję mu tylko dług. I my jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że mamy większy dług niż PKB naszego kraju i dlatego to jest problem, ale to nie jest tylko problem naszego kraju. Dług to jest rak. Kredyty to jest rak. Ja sprzedaję kredyty unijne. Sprzedaję raka. Tak? Staram się to robić w taki sposób. My jesteśmy w tej chwili, słuchajcie, w bardzo ważnym momencie. Opuszczamy to, ten stary świat, świat wyzysku, świat oczekiwania, że będzie nam dane, że przyjdzie Pan z nieba, że przylecą ufoki i nam pomogą, że przyjedzie ktokolwiek na jakimś gnianym obierze i pomoże mi. My wchodzimy w świat, w którym bierzemy odpowiedzialność za nasze życie. My bierzemy w tej chwili sprawy w swoje ręce, mamy siłę. Tylko to nie jest przeskok kwantowy, że nagle my z jednego miejsca będziemy w drugim. Nie, bo my musimy mentalnie
tego chcieć. Więc jesteśmy na moście, a mostu harcerze nie budują. Tu potrzeba ludzi, którzy naprawdę mają wiedzę w każdej tej dziedzinie. Potrzebujemy fachowców do tego, żeby przeprowadzić ludzi na drugą stronę. Ale każdy musi zdecydować, że tego chcemy. Każdy. Nikogo nie będziemy na to namawiać, jeżeli nie będzie chciał. Żyjemy w świecie, że można rzeczy kupować długiem. Mało tego, można przekazać do użytku coś, co nie istnieje. Mieliśmy to, nie powiem źle, dlatego że nie chcę poznać tego syndyka drugi raz. Ale możecie sobie wyobrazić w tej chwili jakieś, że możemy sprzedać certyfikaty na wydobycie czegoś, czego nie istnieje. Czyli znaczy coś, co jest głęboko w kopalni. Czyli ja mogę w tej chwili kupić certyfikat na wydobycie takiego kontraktu na 5 lat wydobycie węgla. Tego jeszcze nie ma. A jak coś się wydarzy tak naprawdę, że nie będzie, nie będę mógł tego wydobyć, bo firma splajtuje, no to się są specjalne takie ubezpieczenia, które to dorobią, opcje i tak dalej. To jest taki świat, słuchajcie, tak bez sensu, nienaturalny, że kto to wymyśli, to miał naprawdę niezły błęd. Nie? To jest tak wszystko, słuchajcie, ze sobą powiązane. Jak ja zajmowałem się między innymi inwestycjami, funduszami inwestycyjnymi, wziąłem książkę, mówię, no chcę coś na ten temat poczytać. Po pierwszej stronie dałem sobie spokój. Nie dałem rady. Bo to jest nienaturalne. Kompletnie nienaturalne. Ekonomia to jest nauka o współpracy człowieka z człowiekiem. I to jest najważniejsze. My powinniśmy ze sobą współpracować, ze sobą rozmawiać. Komunikować się, uczyć się komunikacji i słuchać jeden drugiego. Jak mogę ci pomóc? A jak ty możesz pomóc mi? Jak będzie ktoś miał ochotę, dzisiaj o 19 są warsztaty, właśnie z tego będziemy rozmawiać, jak możemy sobie wspólnie pomóc. Już jest taka pewna grupa z całej Polski, jest nas około 10 osób, którzy sobie wzajemnie współpracują. Ja między innymi zajmuję się projektami unijnymi, ale również inwestycjami w sztukę. Też wiem, że tutaj Paweł przyjechał z Dębu, będzie opowiadał o fotowoltaice, o ciekawych inwestycjach. Są miejsca, na których możemy wspólnie zarobić pieniądze. Zapraszam, porozmawiamy na tym. Pieniądz w tych czasach stał się towarem i możemy go kupić. I rzeczywiście to jest coś, co jest kompletnie nienaturalne, dlatego że pieniądz powinien być tylko i wyłącznie energią wymiany. Pieniądz powinien tylko i wyłącznie pomóc mi zakupić dobra albo usługi. A ja mogę w tej chwili kupić pieniądz. Mogę kupić kilogram złotówek na przykład. W tej chwili w jakiejś tam postaci obligacji. Tak? Na przykład. To jest nienaturalne, proszę Państwa. Kto ma, zakłada banka, kto nie ma, bierze kredyt. Słuchajcie, powiem Wam ciekawą rzecz, jeśli chodzi o prawo bankowe, to żebyście tego byli świadomi. W tej chwili, żeby założyć bank, wystarczy 7 milionów euro. 2 miliony musi być tego wkładu i 5 milionów musi być w rezerwie bankowej. Kto wie, ile można za to pieniędzy pożyczyć? Na te 7 milionów. 10 razy więcej. Dźwignia finansowa, czyli ten lewar jest w każdym kraju inaczej. Największą mieli Stany Zjednoczone, wtedy mieliśmy ten kryzys. Oni mieli do 40, 1 do 40 lewar. Słuchajcie, czyli za każdego dolara, jeżeli ja idę i deponuję na lokacie, czy na koncie 100 zł, to bank może pożyczyć 10 razy więcej, 1000. Z czego? Przecież tego nie ma. Wiecie, to są pieniądze z kosmosu. Jeszcze nam każą płacić od tego odsetki. Nie dajcie się na to nabrać. Idźcie, szukacie fachowców tak naprawdę, którzy Wam powiedzą tak naprawdę, gdzie szukać tego pieniądza, tych pożyczek. Gdzie pieniądze faktycznie są, a nie pieniądza, którego wirtualnie nie ma, a poszerza nasz debet narodowy, który my musimy wszyscy spłacać, niestety. W Islandii, nie wiem, czy się interesujecie tymi kwestiami, ale tak naprawdę w Islandii było kilka lat temu niezły przewrót na ten temat. Nic w mediach nie było mówione. A tam wykopali na kopach bankierów, powiedzieli, nie, my nie będziemy spłacać waszych długów. I cały gabinet podał się do dymisji. W Polsce jest trudno, bo my jesteśmy takim, wiecie, tranzytowym państwem, gdzie jest całe centrum. Tylko że tutaj żyją ludzie naprawdę wkurzeni, nie? Naprawdę. I ja myślę, że w tej chwili, ja patrzę w ten sposób, że ci, co
tworzą cały ten matrix ekonomiczny, oni tak układają całe te klocki, żebyśmy my mieli poziom finansowy na takim poziomie, żeby nie wyjść na ulicę. Zresztą ja wam bardzo polecam książkę, zanim wyjdziemy na ulicę pani Litwi, bo ona pokazuje w bardzo prosty sposób, na czym polega ekonomia w matrixie. Bardzo prosto. Więc my mamy taki poziom po prostu, żeby tylko przeżyć. Jak mamy piramidę Maslowa, to w piramidzie Maslowa mamy ten najmniejszy fundament, poziom bezpieczeństwa, prawda? Chodzi o to, żeby jego nie przekroczyć, bo zaczniemy myśleć. Jak zaczniemy myśleć, to się okaże, że jest coś więcej niż tylko pieniądz. I się cały system rozwali, na tym nie zależy. A my go rozwalimy, bardzo dobrze. To już jest nas dwóch, a myślę, że nie więcej. Zanim wyjdziemy na ulicę. Ja tutaj parę slajdów wziąłem od pani Litwi, dlatego że mnie ta książka zainspirowała. Słuchajcie, czytać takie rzeczy i pracować w korporacji? Wiecie. Nikt nie rozumie, o co ja im mówię. Jeszcze pracować. Jeszcze pracować. Nie, no w pewnym momencie, no bo jakoś trzeba pozarabiać na życie. Tak naprawdę. To naprawdę nie było łatwe. Słuchajcie, ja potrafiłem ze swoim doradcą pójść do bioenergoterapeuty w korporacji. W katedrze, zresztą polecam, jak będziecie mieli trochę czasu, mamy fantastyczną katedrę, tam jest czakra, takie miejsce energetyczne. Jak moja koleżanka doradca miała problem, bo napisał do niej list nieżyjący jej mąż, ciekawe, przez medium dostała tę informację, a że oni wiedzieli, że takimi rzeczami się interesuje, no to do mnie przychodzili z takimi sprawami. I mówi, Michał, co robić? A mówię, nie wiem, chodź na czakra. I mówię, pojechaliśmy sobie w ramach konsultacji, pojechaliśmy i nagle, słuchajcie, tam jest takie piękne miejsce, bo tam jest taki obraz Jezu Ufantowy, taki najbardziej słynny, wiecie, jak Jezus stoi z tymi promieniami. I ona mówi tak, mówi, Michał, mi się to śniło, wiele razy mi się to śniło. Ja mówię, no to Sparta, list i koniec, będzie wszystko w porządku. I dzięki temu wróciła do męża, bo już się między nimi się tam iskrzyło, rozumiecie? Wyobraźcie sobie, że w pracy, w korporacji szerzyłem zasady buddyzmu w współpracy. To jest w ogóle absurd, nie? Jak moja dyrektorka o tym się dowiedziała, to ona tam szało poznała. Ja pamiętam taką jedną rzecz, że miałem, a byłem w pierwszej dziesiątce w Polsce menadżerem, takie miałem wyniki. I miałem pojechać do Katowic, żeby na ten temat opowiadać menadżerom takim starym wygląd i powiedzieć im o tym, jak ja pracuję, że mam wyniki. Więc ja mam powiedzieć prawdę, że ja dobiję energoterapeuty. Wiecie, nie? Szok, nie? A może numer robią, że mówię, to ktoś podaj mi swoją datę urodzenia? Nie? Słuchajcie, no szok, nie? Aha, nie, to okej, ja wiedziałem się z nimi komunikować, nie? Bo to matryca. Aha, okej, no dobra, no spoko. I oni mi przychodzili do tego stopnia, że nawet ja uwielbiam łączyć, tak połączyłem ludzi. Miałem taką dziewczynę chora na raka, zostawił facet, tak jak stała, tak ją zostawił, że musiała zbierać chrust po lesie. No i taka załamana tak naprawdę siedziała. Ja mówię, nie mam się, znajdziesz faceta. A zobaczyłem, że tam jest taki w oddali, jest tam nasze to jest pole zresztą. No to mówię, słuchaj, wiesz co, zainteresuj się tym człowiekiem, bo on naprawdę jest dobry w tym biznesie. No i tak się połączyli w biznesie, że teraz mają w sumie chyba piątkę dzieci. No bo on miał dwójkę, ona trójkę, jeszcze szóstkę, nie, sześć już mają. Tak i potem na ślubie, jak mnie zaprosili, chociaż już z nimi nie pracowałem wtedy, to mówili, no miało to jest sprawca tego całego zamieszania. Genialne tak naprawdę, ile można rzeczy robić, to zależy. Ale słuchajcie, o tych Katowicach. No dobra, przez całą drogę, kurde, być odważny czy nie być odważny, rozumiecie, nie? Stare wieki, kilkanaście osób, 50-60 lat doświadczenia tak naprawdę w zawodzie. Oni już tak naprawdę finanse to z mlekiem matki jest sam, więc naprawdę byli... Nie, fajni ludzie, natomiast słuchajcie, no, trzeba się zmierzyć. I pamiętam, że dyrektorka siedzi i ja o tym wszystkim opowiadam, ona wyszła. Nie dała rady tego słuchać. A oni koparę mieli na dół, jak ja o tym buddyzmie im mówiłem. Buddyzm to co to po proste zasady tak naprawdę, po prostu współżycia ze sobą biznesowego i nie tylko tak naprawdę. Fantastyczna książka jest, Diamentowy Ostrze polecam wam. Genialna książka, która właśnie opowiada o człowieku, który działa w branży diamentowej, sprzedaje diamenty, a wcześniej w Tybecie uczył się wszystkich zasad.
zobaczył też, że tak naprawdę chory świat zachodni tak naprawdę ma zasady funkcjonowania wyzysku, wykorzystywania ludzi, a on tak nie chciał. I ona mnie zainspirowała, kurde, jak on tak może, to czemu nie ja? W tej chwili może nie proponuje diamenty, ale proponuje sztukę, fantastyczne rzeźby z galerii ze Szwecji. Można pójść po oglądach, zobaczyć, jak ktoś ma pieniądze, chce na tym zarobić i chce mieć coś pięknego w domu, zapraszam, zainwestować. Fantastyczne rzeczy, tylko się trzeba na to otworzyć. Kredyt rodzinie, rolnictwo ekonomiczne. Bierzemy kredyt, to jest fajna rzecz i to jest właśnie ten kawałek. Wziąłem od pani Litwin. Ja go przeczytam, bo chcę całą esencję z tego wyciągnąć. Bierzemy kredyt, czyli oddajemy się w niewolę bankowi. Nieraz na wiele lat. Będziemy pracować i zarabiać na potrzeby własnej rodziny, tylko na odsetki. Bank ocenił naszą zdolność kredytową, a analityk kredytowy uznał, że mogę 60% moich dochodów przez 30 lat oddawać bankowi. Jest coś takiego jak General Electric. Między innymi nawet pracowałem kiedyś w G Money Banku, tak to się kiedyś nazywało, teraz to jest BBK. Założył zresztą tą firmę Edison. Teraz sobie wyobraźcie całą sytuację, one są fantastycznie powiązane. Bo teraz tak. Ja pracuję w tym banku, więc biorę u nich kredyt. A później czym go spłacam? Przecież nie pieniędzmi, których oni mi nie dają. Swoją pracę. Swoim życiem. Rozumiecie? Szok. Szok. Tylko i wyłącznie dlatego, że nam powiedzieli, że każdy musi mieć swój dom. I mieszkanie. A ja uważam, że dom i mieszkanie to jest przywilej, na którego nie każdego może być stać. To jest przywilej. Tylko, że w dobie tego konsumpcjonizmu, tego, że wszystko powinniśmy mieć już teraz, szybkie pieniądze, wszystko ma być łatwo, szybko i przyjemnie. Nie, nie. To tak nie ma. Trzeba się trochę tam trudzić i mieć na to pomysł. A gdzie szukać pieniądze? Gdzie szukać pieniądze? Na ulicy. Na ulicy też. Na ulicy też. Ja wam powiem, jak... O, znowu się to stało. Ja wam powiem, jaki ja mam na to pomysł. Bardzo prosty. Dlatego, że on prosty jest dlatego, że jest nieskomplikowany. Czy jest mi w stanie ktoś pomóc tutaj w tym ja będę wtedy... Znowu chodziło o zbliżącego strajku. Zjechać na długi. I nie, bo chciałem mówić i w tym czasie patrzę. O, tutaj bieżący. W tej chwili mamy, tutaj jest taka rura, ta rura jest przecięta, bo mamy przepływ pieniądza, który jest skierowany nie do nas. Nawet w tej chwili w Polsce jest wiele korporacji, które płaci podatki za granicą i ten pieniądz od nas ucieka. Po prostu od nas ucieka. Fajnie by było, taka byłaby piękna idea, gdybyśmy, każdy z nas miał jakiś biznes, albo osoby, które nie mają swojego biznesu, pomysłu na swój biznes, pomagały innym w tym biznesie, żebyśmy mogli się wymieniać tymi dobrami. Mało tego, w tej chwili, bo to jest taka typowa taka ekonomia, którą znamy, równowaga pomiędzy podażą i popytem, dobry i usług. Ale jest jeszcze coś jeszcze więcej, które w tej chwili, na czym można w tej chwili zarobić pieniądze, co rozumieją korporacje już w tej chwili i gromadzą na potęgę to. Jak myślicie, co to jest? Informacja. Informacja. Słuchajcie, informacja. A wiecie, dlaczego informacja jest bardzo ważna z punktu widzenia tego, co my tutaj robimy? Bo co my chcemy tak naprawdę? My chcemy tworzyć świat ludzi uczciwych, kompetentnych, odpowiedzialnych, ludzi, którzy nie robią krzywdy innym, ludzi, którzy myślą o innych, tak? Taki świat chcemy stworzyć. I teraz zobaczcie, jak cenna jest taka informacja, kto to robi. Jak cenna. Dlatego jest coś takiego, co ja propaguję, żeby się dzielić zyskiem z ludźmi, którzy pomogli ci wypracować. Czyli jeżeli ja wiem, kto jest osobą, która jest uczciwy i go przyprowadza mu osobę, choć zrób z nim biznes, to ta osoba dziękuje mi za to, że dałem jej zarobić i się dzieli ze mną tymi pieniędzmi. I tak robimy w tej chwili. Bardzo fajna rzecz, słuchajcie. Jak będziecie chcieli o 19 na ten temat porozmawiamy, zobaczymy, co możemy zrobić dla was, co wy możecie zrobić dla nas, co możemy zrobić dla siebie.
żeby wspólnie ten przepływ pieniądza ruszyć między nami. Między ludzi, którzy mają już dosyć tego wyzysku i tak dalej, tego NWO i tych wszystkich szansów, które są dookoła nas. Budujmy swoje to, co chcemy. Kreujmy to, w czym mamy ogromną wiarę, że to może być. Samemu będzie trudno, ale razem wszyscy zrobimy to na pewno. Jestem przekonany. O. Czyli trzeba będzie szybciej nacisnąć. Wiecie, to jest złośliwość rzeczy martwej? Jak zabijecie muchy i wpadnie wam do herbaty, to jest złośliwość rzeczy martwej. Tutaj tak samo jest taka złośliwość, ale my sobie poradzimy. Ja w swoim życiu między innymi uczę się jednej rzeczy, cierpliwości. I to jest właśnie jeden taki element, gdzie posłuchajcie, wewnątrz się gotuje, ale na zewnątrz pełen profesjonalizm. Musisz pominąć te slajdy. Szkoda, nie uważam. W każdym bądź razie, ale o nim opowiem wtedy. Chyba, że go pokażesz bez walczania. Chyba tak zrobimy, nie? Chyba tak zrobimy. Czekajcie, muszę poszukać. No jest tak, ktoś tam też nie jest kompatybilny tam. Przepraszam Was, to jest wszystko niezamierzone. A do którego mam czas? Do 50. Do 50, to właśnie dlatego, bo ja nie dokończę. Bo chciałem to przeczytać, słuchajcie, tak naprawdę. Oddzielenie otrzymywania pieniędzy od przymusu pracy, to jest dla mnie szalenie istotne. Bo jak rozmawiam z ludźmi, to mówię, gdzie idziesz? Idę do pracy. Aha. A kiedy pójdziesz zarobić pieniądze? Słuchajcie, miałem na przykład taką sytuację, miałem taką w zespole taką dziewczynę i ona cały czas martwiła się, dlatego że nie zarabiała pieniędzy. A ja do niej mówię, a dlaczego nie zarabiasz pieniędzy? Mówi, nie wiem, przecież ja tak chcę ciężko pracować. A ja mówię, a pracujesz ciężko? No pracuję. No to przecież dostajesz to, co chcesz. No tak? No tak. No to jak myślisz teraz, to jaka powinna być afirmacja w kosmos, że chcę zarabiać pieniądze? No właśnie. Zastanów się tylko, jak to zrobić i zarabiaj pieniądze. Tego ci życzę. Nie musisz ciężko pracować, żeby zarabiać pieniądze. Tak naprawdę zarabianie pieniędzy to jest całkiem fantastyczna rzecz. Łatwiej razem. Coś tam wypada. Chyba nas opowiadać bez slajdów. Może tak, może tak. Z tego poziomu, ale z tego poziomu nie otwieraj, bo żeby ma za mało miejsca. No. Może za mało miejsca. No, to nie jest niestety mój laptop, bo na moim laptopie tam działało sprawnie dzisiaj jeszcze. Ale z kolei mój laptop ma tak coś takiego, że się nie potrzebuje, to się zawiesza, więc musiałem wybrać. Wybrałem w ten sposób. Słuchajcie, ale to jest najważniejsza kwestia tak naprawdę, żebyśmy odczynili czary w naszym głowie i odczynili ten pieniądz jako coś złego. Na coś, co jest fantastyczne, genialne, co daje nam możliwość energii dawania i brania. Kolejną książką, którą polecam, zwłaszcza tutaj pani patrzy w czerwonym, bo notuję, Dawaj i bierz. Słuchajcie, opowiem wam taką historię a propos tego. Naprawdę byłem po tej korporacji w czarnej miejscu. W takim, że już nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, a że jestem człowiekiem, który chce działać, a w momencie nie wiedziałem, co robić, no to było mi bardzo trudno, bardzo ciężko tak mentalnie. Bo u mnie cały czas myśli, słuchajcie, cały czas non-stop. Więc napisałem do Teresy Korol, myślę, że są osoby, które kojarzą i mówię, co ta Teresa Korol mi napisze, to ja to zrobię. I Teresa Korol mi napisała takiego Radixa, to jest taka astrologia.
więc napisałem tą mapę astrologiczną, bo ja mówię, no kurde, co ja mam robić? Pieniądze są złe, słuchajcie, ale tylko na tym się znam. No to co ja mam robić, nie? No to mi powiedziała tak naprawdę, że rób to dalej, tylko tak, żeby to robić z sercem, żeby dawać tą energię pieniądza. Więc jak ty zrobiła, to za 2 miesiące już miałem swoją firmę. Działałem tak naprawdę, nauczyłem się tych kredytów unijnych bardzo szybko, więc zacząłem zarabiać na tych kredytach unijnych, ale zaraz mi czegoś brakowało, tak naprawdę nie to. Oglądałem, czy kojarzycie takie Café de Flore, kojarzycie? Tam dwie, między innymi Renata Engel była i ja już nie pamiętam, jak nazywała się ta pani Monika Jakubczeka, postanowiłem do niej też napisać. I słuchajcie, co się wydarzyło, napisałem do niej, a odpisał do mnie ktoś inny, powiedział, że się pomyliłem. Ale też znam kogoś, kto mi może pomóc, słuchajcie, nie? Przypadek, nie? I ja 3 dni, mój matko, a ja pana wiecie, pisałem, tak się zadeśniłem. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, nie? No ale się uzewnętrzniłem, a napisałem, 3 dni chodziłem, kurde. Kontaktować się, nie kontaktować. No i skontaktowałem się do Grażyny z Grażyną Zygmunt. Grażyna Zygmunt jest jasnowidzem z południa Polski. Jeszcze się nie poznaliśmy, ale już jesteśmy przyjaciółmi, bo podobnie myślimy. Tutaj w ogóle nie trzeba się znać osobiście, żeby się lubić i szanować. Pomimo tego, że nie rozumiem tego, co ona tam widzi, ale szanuję i jestem tego ciekawy. Poznaję. No i ją pytam, a ona mnie pytała z mojej strony, między innymi tam zmieniła stronę internetową. Ja jej tam pokazywałem tam pewne kwestie biznesowe, ona mi mówiła pewne kwestie duchowe i super powstał taki tandem. I ona mi mówiła, żebym pojechał do Janusza Zagórskiego, wiecie. Aha, mówię, no dobra. No to mówię, to w środę idę na zakupy do desków, w czwartek ratuję świat, mówię, no niech będzie, no to pojadę, mówię. I tutaj, słuchajcie, to jest bardzo fajna rzecz a propos tak zwanego myślenia będzie dobrze, nie? Będzie dobrze. No bo mi zadzwoniła do mnie, nie, ja zadzwoniłem do Grażyny. Grażyna mówi, słuchaj, ja już się tam widzę, ty już tam jesteś, opowiadasz i jest super. No więc zadzwoniłem do Janusza i wcale nie było super, bo wcale nie chciał, żeby się ze mną spotkać. A ja sobie myślę, kurde, no przecież tam mówiła, no widziała w przyszłości przecież, nie? No to jak to jest? No przecież widziała przyszłość. I wtedy zacząłem walczyć. Wtedy jej mówiłem, dlaczego warto się ze mną spotkać. I to jest dla mnie taki dowód, dla mnie osobisty. Taki dowód na to, że nie ma nic w przyszłości, nawet jeżeli wróżka mówi, jasnowidz, czy cokolwiek. No to my swoim działaniem to możemy albo zaniechać, albo to stworzyć. No więc, więc się umówiliśmy na spotkanie. Ale ja kompletnie nie wiedziałem, o czym tam mówić. Rozumiecie? O czym ja tam będę mówił? I Grażyna do mnie mówi, słuchaj, ty masz w życiu nauczyć się dawania i brania. Mówię, to piękne. No to poszedłem do księgarni, żeby się zainspirować. Wchodzę na półkę, wyciągam książkę, a tam książka dawaj i bierz. Rozumiecie? Szok, nie? No nie, a ja, że jestem taką osobą, taką, która lubi dużo czytać naraz. Przeczytałem tam, ja wiem, ze 100 stron i zaraz była następna książka, potem następna. I dalej nie wiedziałem, o czym ja tam będę mówił o tym Janusza. No i ale mówię sobie, no dobra, no to się spotkamy wcześniej, pogadamy sobie wcześniej, coś tam ułożymy, jakiś konspekt, no to coś tam na pewno opowiem. No i słuchajcie, i w drodze do tego Wrocławia wziąłem sobie tą książkę i zacząłem ją czytać. Ja i to, co tam przeczytałem, było w ogóle całą kanwą. Zapraszam Was w ogóle na te 40 minut tam rozmawiam sobie z Januszem właśnie o tej energii dawania i brania. To jest fantastyczne. I to mnie też zainspirowało, że to jest ważne dla nas wszystkich, żebyśmy dawali i brali. Ja byłem takim dawcą w korporacjach. Ja moim ludziom dawałem dużo z siebie. Natomiast nie było to na uwagi. I to zrozumiałem wtedy, że żeby być dawcą, to najpierw trzeba mieć samemu. Bo trzeba mieć co dać, nie? Więc to jest ważne. Jeżeli leżę na łożu śmierci, tak naprawdę, to nie powiem komuś, że kosztorowy, nie? Nie da rady. Niestety nie da rady. Więc tak samo jest, słuchajcie, z tym pieniądzem. Ja mi cały czas mówię, dlatego że chcę go odczarować. Bo zauważyłem, że świat właśnie tych dawców, takich, którzy lubią robić kawał dobrej roboty dla innych, oni nie dają pieniędzy swoich, bo ich nie mają. Tylko oni idą do innych i ich namawiają na to, żeby tam ci dali.
A ja stwierdziłem, kurde, ja chcę inaczej, ja chcę zarobić pieniądze i samemu mieć możliwość decyzję, komu ja chcę dać. To ja chcę decydować o tym, ile chcę mieć pieniędzy, to ja chcę decydować o tym, komu ja chcę pomagać. Ja nie chcę się do nikogo pójść prosić. Ja nigdy się nie lubiłem prosić, ten mój ojciec wie. Tak naprawdę teraz go już nie ma, bo jak mały szkrab byłem, ja nigdy nie wchodziłem do ludzi, do rodziców po kieszonkowe, nie chodziłem po pieniądze. Chodziłem tam po lasach i tak dalej, zbierałem butelki. No i potem butelki szorowałem, miałem taki ten swój wyciąg i jeździłem na, miałem taką sieć tutaj niedaleczko, w Rybny najlepiej się po piwie sprzedawały te butelki. W jednym można było z drugą szyjką po winie sprzedawać. No i tam chodziłem. Pamiętam kiedyś od ojca dostałem burę. Mówi, Michał, w piwnicy jest tam 100 czy 200 butelek, a tego nie sprzedajesz. Mówi, tato, ale to przecież twoje. Pomogę? I to był najlepszy prezent, jaki mi dał życie. Słuchajcie, kurde, to wanny ten wycior i na Wigry trzy siaty, kurde, szczęśliwy. Potem te wydałem na znaczki, teraz te znaczki dałem się mojej córce. Genialne, to jest fantastyczne, tak naprawdę. Nie lubię się prosić, jest mi ciężko. Ja w ogóle teraz jestem w takim etapie, że uczę się w ogóle brania. Ja uwielbiałem dawać. Jak nie miałem co dawać, to siedziałem taki skulony i wkurzony, że nie mam co dawać, rozumiecie? Zrozumiałem, że teraz warto się otworzyć na to, żeby też dostawać od tych, co mają. Także jak macie coś dać, ja chętnie przyjmę. Czekajcie, zobaczę, jak postaram się jeszcze raz coś zobaczyć. Fajnie jest, co? Słuchajcie, a propos właśnie tej takiej matrycy, fantastyczne jest to, opowiem wam jeszcze, jak się poznaliśmy z Tomkiem. Kiedyś, 2 lata temu byłem w takim spotkanie wolnych ludzi w Gdańsku koło Zieleniaka. Jak oglądałem sobie i słuchałem tego, co tam opowiadali prelegenci, zobaczyłem Tomka, o, to jest chłop, z którym kiedyś będę współpracował i działał. Fantastycznie. No jeszcze nie teraz, bo jeszcze nie jestem gotowy. Poznałem Pawła, z którym teraz współpracujemy, on jest na widowni i z nim rozmawiam o tym. Mówię, słuchaj, kiedyś zobaczyłem takiego Tomka, super gość, kiedyś będę z nim współpracował. A Paweł mówi, ty wiesz co, ale on do mnie dzisiaj przychodzi do domu. Bo my jesteśmy sąsiadami. Aha, rozumiecie, wiecie. No to zaraz, niedługo było trzeba, zaraz byłem z Tomkiem w lesie. Bo tam lubię sobie rozmawiać o biznesie. Lubię o biznesie rozmawiać w lesie. Także jeżeli by ktoś generalnie na spotkania nie słychać, bo może coś włączy. Materyjka, bo to? Już sekundę, to tutaj. To tutaj. Najwyżej będę a jak mówię tak normalnie, to słuchajcie, powiem wam tak, wypady ze mną do lasu są bezpieczne, bo się wraca. Także zapraszam, jakby ktoś chciał ze mną pójść na spotkanie biznesowe do lasu. A potem zbierze? Koniecznie, bo jakoś trzeba zarobić, nie? No, pieniądz leży na ulicy i w lesie też, a przynajmniej posprzątam. Słuchajcie, a propos tego, to jest też od pani Litwin wzięte. A propos, w jaki sposób tutaj następuje ta wymiana. Ja nie będę tego czytał, ale chodzi o to, żeby zrozumieć całą ideę. Jeżeli my wspólnie, właśnie tu jak ludzie nowej ery, ludzie wojny, myślący już, odpowiedzialni za swoje życie, którzy będą świadomie ze sobą robić interesy, biznes, po prostu się wymieniać tym, co mają. Pieniądz jest tylko taką energią. Ja wam powiem jedną rzecz, to jest najważniejsze, to jest piękne. Że jak już się nasycimy tym pieniądzem, to dopiero wtedy on przestanie być potrzebny. Trzeba się nim nasycić. To nie ma innego. Inaczej, ja wiem, że są w Stanach Zjednoczonych takie pomysły, żeby stworzyć takie miejsca, enklawy, gdzie jest bez pieniądza. Ja uważam, że jeszcze mentalnie jako ludzie nie jesteśmy gotowi na to, żeby żyć bez pieniądza, zrobić z drugiej strony po co? Jak za pomocą tego pieniądza, on jest takim substytutem sprawiedliwości, jeżeli jest taka intencja, żeby był sprawiedliwy. Więc genialna rzecz. I słuchajcie, na przykład jest taka, jak powiem w praktyce, jak to działa, na przykład.
Ja jestem osobą, którą robię tam wąską działkę kredyty unijne. 1% bardzo tanie. Ale na przykład powie mi klient, mówi słuchaj, a ja potrzebuję kredytu hipotecznego, obrotowego i tak dalej. Ja się tym nie zajmuję. Ale dzwonię do kolegi, mówię słuchaj, mam klienta dla ciebie. Rozumiecie? Klient mi za to nie płaci. Klient za to nie płaci więcej. To kolega dziękuję mi za to, że dzięki mnie zarobił i część pieniędzy mi daje. Ja się cieszę, rozumiecie? Ja tego klienta nie puszczam nigdzie. I teraz, żeby ktoś inny na nim zarobił, bo ja chcę, żeby zarobili ci nasi. Rozumiecie? Nie? Ci nasi. Tutaj każdy sobie definiuje tych naszych jak chce. Ale ci nasi. To jest szalenie istotne. I teraz wyobraźcie sobie, ja mówię tylko o sferze finansowej. A teraz popatrzcie sobie szerzej. Są osoby, które robią fantastyczne rzeczy z mandalami, ale nie potrafią ich sprzedać, bo nie są dobrymi menadżerami, nie są dobrymi kreatorami pieniędzy. I przychodzi osoba, która potrafi sprzedać te mandale. Ta osoba, która tworzy te wspaniałe mandale, dzieli się pieniędzmi z tym, co powinien sprzedać. I tak jest z mandalami, z wszystkimi innymi rzeczami, jak można zrobić. A pieniądz jest tylko takim elementem dziękowania. I to jest następny slajd, jest też ciekawy. Dlatego zobaczcie, co tutaj jest ta matryca. Widzicie? Fantastyczne jest to, że ja tą prezentację zrobiłem, zanim się poznałem z Tobie. Tomek, wyszedłeś? Czyli Tomek nie zawsze jest z nami ciałem, jest też duchem. To jest ważne. Ale czemu tak jest zdenerwowany? Słuchajcie, tymi diamencikami, tak to nazwę, to jesteśmy my. Każdy ten diamencik. I ten diamencik ze sobą działa. Powstały MLM-y tak naprawdę, więc znamy multilevel marketing. Nie? To jest wszystko genialne, tylko że tam zawsze działają ci, co działają w piramidach. A zasady piramidalne w moim odczuciu, znaczy ja nie mówię, że one są złe, ja nie chcę tak działać. Ja chcę działać w matrycy płaskiej, gdzie nie ma ważniejszego, tylko wszyscy jesteśmy równi. To jest szalenie istotne, ale trudne. Dlatego, że tutaj jest bardzo ważna nasza decyzja i to mentalne przygotowanie mentalne do tego, żeby nas nie zżarł największy rak tej cywilizacji. Chciwość. Żeby nas chciwość się zżarła. Bo nadmiar pieniędzy też nie jest dobry, bo potrafi potem nas, wiecie, zwieść z drugiej strony. Więc to jest bardzo ważna ta dyscyplina. Z jednej strony nie mamy, chcemy ją mieć, ale z drugiej strony jak już mamy, no to też ta równowaga jest potrzebna do tego. W ogóle w czasach obfitości, w których my żyjemy, a nie dajcie sobie wmówić, że jest kryzys. Kryzys jest dla bankierów, żeby większe pieniądze zarabiali. To jest tylko pretekst. Są czasy obfitości drzewa, ale na każdym kroku dają jabłka. Tylko, że nie możecie ich zrywać, bo was zastrzelą. Ale te drzewa rodzą jabłka dla was. Nie tylko drzewa rodzą swoje owoce, rodzi je cała natura. Wszystko jest dostępne. Tylko ktoś postanowił zagarnąć to dla siebie. No to ja mówię jedną rzecz i myślę, że w waszym imieniu też. Nie dajmy się po prostu, róbmy to razem. Pasuj. A ja i carpe diem. Słuchajcie, ostatnie slajdy, które chcę wam pokazać, to są zasady, którymi ja kieruję się w swoim życiu, tworząc wymiary biznesu, a które mnie zainspirowały, przeczytając właśnie książkę Diamentowe Ostrze. Są to zasady oparte na wiedzy buddyjskiej. Tu nie ma żadnych hokus pokus. To są zwyczajne zasady działania człowieka z człowiekiem. Fantastyczne rzeczy, pokażę tutaj. Bo to warto. Po pierwsze, można przeczytać nawet na tych mniejszych slajdach. Chętnie dziel się zyskami z tymi, którzy pomogli ci je wypracować. To jest bardzo ważne. To jest ten efekt dziękczynienia. Podziękowania. Żadna złotówka nigdy nie powstaje dzięki niewłaściwym czynom. Dyscyplina jest bardzo ważna. Niech twoja praca będzie twórcza i pełna radości. Nie pozwalaj sobie na słowa, nawet prawdy, które sprawiają, że ludzie są na sobie bardziej dalece. My czasami w komunikacji, w dialogu z ludźmi chcemy być tacy, jakby to powiedzieć, tacy mądrali w duszy i chcemy coś powiedzieć, ostrzegam cię.
przed czymś albo przed kimś i tak dalej, nie rozumiejąc jeszcze kontekstu i intencji jakichś działań. Mi się podobało, co ostatnio usłyszałem od pana Czekowskiego i pan Czekowski powiedział coś takiego, na czym polega wolność. Że wolność jest to pozwolenie innej istocie tkwić w ograniczeniach. Fajne, słuchajcie, fajne. Nie? Ja bym to dopowiedział, że wolność też polega na tym, że ja sobie pozwalam na to, żeby opowiedzieć drugiej osobie, że w tych ograniczeniach tkwi, ale nigdy na siłę nie forsować. Powiedzieć, zainspirować, nie? Zachęcić, ale nie na siłę. Nie na siłę. Jeszcze... O, tutaj mamy... I słuchajcie, też jest 8 tych takich prawd, bo to są prawdy, wszystko chcę, żeby było taką ósemeczką, czyli taką nieskończonością energii dawania i brania. Naprawiaj swoje życie, swoje interesy i swój świat przez naprawę siebie samego. To jest podstawa tak naprawdę. Ja wam powiem jedną rzecz, jak opowiem coś bardzo osobistego, tym bardziej spojrzę, że jest moja tutaj małżonka, więc to będzie dla mnie też pewnym wyzwaniem. Ale wam opowiem tak naprawdę, jak ja uczę się siebie samego. W momencie, kiedy odrzuciłem te pieniądze i to wszystko, to całe zło, nie? No to siłą rzeczy, słuchajcie, no popadliśmy w problemy finansowe. Więc moja żona, jak przychodziła, tak, miała ręce, nie? Znaczy ja widziałem, że chcę pieniądze. No i teraz zachowania moje były, zachowałem się albo ucieczka, klik internet, szukam wszechświata, tak? Albo agresja, tak? Albo agresja, czyli co ty znowu się chcesz moje pieniądze. O co to ode mnie chcesz? Więc jak tak ja reagowałem na nią, uważając, że to ona przesadza, no to siłą rzeczy nasze relacje nie były dobre. Ale zacząłem się nad tym zastanawiać, kurde, kto tak naprawdę tutaj jest temu winny. Kto bierze odpowiedzialność za rodzinę? No chyba nie ja. Więc postanowiłem wziąć odpowiedzialność za rodzinę i w pierwszej chwili reagując inaczej na to, jak ona reaguje. Czyli w sytuacji takiej, w której ona przychodziła znowu po pieniądze, ja mówię, no dobra, no to chodź, siadamy razem, zastanawiamy się. Słuchajcie, moment jak za dotknięcie czarodziejskiej różdżki, nawet jest tutaj ze mną, bo dlatego, że nie jest entuzjastką i się bardzo boi tych wszystkich hokus pokus czary mary, ale jest. Bardzo dziękuję bardzo za to, że tu jesteś z nami i mogę o tym cząstce naszego życia opowiedzieć, żeby was zainspirować do tego, że praca nad samym sobą jest zmianą, której oczekujemy. Utrzymuj umysł w poczuciu pełnej szczodrości, który pragnie widzieć wszystkich, jak odnoszą sukcesy. To jest piękne, nie zazdrośmy. Bądźmy hojni i w myślach, i w czynie dla innych. Ja bardzo lubię, teraz na przykład jest, bardzo się cieszę, lubię na trójmieście.pl czytać, jak fantastyczne osoby zarobią na tej pogodzie. To jest genialna informacja, słuchajcie. No może Pepsi będzie tańsze. Wiecie, to może być bezpośredni wpływ. Jak tym ludziom będzie lepiej, jest bardzo duża szansa na tym, że i też nie będzie lepiej. Nie ma takiej możliwości, że jak komuś będzie lepiej, to mi będzie lepiej. To wam powiem, jak informuje jedna ze stacji, albo wiele innych ze stacji. Żeby też nie tam żadnego innych przedstawiciela nie puknąć samochodem, więc nie powiem. To jest tak. Jest na przykład powódź na południu Polski, gdzie 100 krów utonęło, 200 gospodarstw pod wodą i tak dalej. Jaka jest informacja? A w Niemczech, proszę państwa, 250 gospodarstw, czyli więcej zostało zdewastowanych, więcej krów padło, więcej cielaków i tak dalej. Rozumiecie? Nie ma na zasadzie informacji, gdzie jest lepiej, tylko jest informacja, gdzie jest gorzej. Więc my mamy się czuć, nam jest źle, ale możemy się czuć właściwie dobrze. Czyli ja nie mam nogi, ale ktoś mi powie, no dobra, ale ktoś nie ma dwóch. Aha, no to super. To sobie dopiero pobiega. Rozumiecie? Szok, nie? I to się dzieje, kurde. I
to się w ogóle nie, no absurd, gdzie my żyjemy? David Icke rzeczywiście mówi, że wszystko jest upside down, wszystko jest w ogóle nogami. To jest prawda, tak naprawdę. Sądy nie dbają o naszą sprawiedliwość, szkoły nie uczą, nie edukują, tak naprawdę tak naprawdę wychodzą ze szkoły osoby, które tylko mogą rzucić sobie monetą, czy tak, czy nie, tak naprawdę. Nie wiedzą, jak rozwiązywać sprawy. I tu jest apel do ludzi bardziej doświadczonych. Słuchajcie, miejcie cierpliwość do tych ludzi, do przedsiębiorców mówię. Miejcie cierpliwość do tych ludzi, którzy wychodzą ze szkoły, bo oni naprawdę nic nie wiedzą. Ale nie ze swojej wiedzy. Znaczy, nie ze swojej winy. Oni naprawdę, oni by się chcieli czegoś nauczyć. Tylko jest tak durny poziom edukacji, który w tej chwili doświadczamy, że to jest jakiś absurd. Oni chyba robią nas specjalnie, ludzi, którzy nie zaczynają szperać, bo jeszcze nie daj Boże, byśmy się dowiedzieli, że nasze korzenie i historia to jest państwo Lechitów, a jakbyśmy już w ogóle o tym się dowiedzieli, to by się okaże, kurde, chyba myślimy inne korzenie. Ja pierdolę, to mogę wszystko. I to w stronę trzeba iść, moi drodzy. Ale naprawdę bierzemy wszystko. Nie tylko dlatego, że jesteśmy duszkiem nieśmiertelnym. Tylko dlatego, że żyjemy w Polsce, a w Polsce jest taka fantastyczna taka cecha, którą ja uwielbiam. To przekręt, wpływ. Uwielbiam tę energię. Jaka ona jest twórcza. Ja mam czasami wrażenie, że Bóg tak działa, wiecie, jak patrzę na Polskę. Nie? I on taka energia, on taka jest fantastyczna. To, i on nie można przeginać. Nie? W pewnym momencie trzeba powiedzieć cyk. I później trzeba ustabilizować. Ale on jest takim fajnym impaktem do tego, żeby ruszyć cięższe ciało niebieskie na wszechświecie. Tak jest. Otóż właśnie to. Słuchajcie, jest wiele absurdów wokół nas, których doświadczamy. Nie dajmy się zwieść tej głupocie. To jest śmieszne. Dla mnie to jest. Ja się śmieję. Tak? Pierwszy raz przyszedłem na Ziemię, tak? Dzień dobry, witajcie ziemianie. Słuchajcie, i nie rozumiem, dlaczego trzeba pracować dla pieniędzy. Nie jarzę w ogóle tego, tak naprawdę. Dlaczego nie można ze sobą współpracować dla wspólnego dobra, po prostu, żeby być szczęśliwym. Ja rozumiem, że trzeba, ale to więc chociaż zaróbmy na prąd, na gaz, na czynsz. Jak tego nie będzie, wtedy będziemy mogli żyć bez pieniędzy. Co my tu jeszcze mamy? Dotrzymuj swoich obietnic zarówno w prowadzeniu interesu oraz w życiu osobistym. Słuchajcie, to jest jakaś plaga, którą ja codziennie dostrzegam w życiu biznesowym. Ludzie sobie obiecują bardzo często i nie dotrzymują tej obietnicy. Idzie energia, rozumiecie? Idzie energia w świat i nie ma zwrotu. Tylko on będzie tylko w nie sposób oczekiwany. Ja proponuję jedną rzecz. Jeżeli nie jesteście pewni, że możecie dotrzymać obietnicy, po prostu nie obiecujcie. Dlatego, że jest to energia, która i tak musi dać swój upust i czasami wróci nie takiej wersji, którą byście oczekiwali. Dotrzymujcie obietnic w każdej chwili. Moja droga poziomko. Trochę prywatny. A co? I w życiu biznesowym tak naprawdę. I to jest rzecz, raz, że żeby dotrzymać obietnicy, to trzeba po prostu wiedzieć, czyli to, co się mówi, trzeba po prostu wiedzieć. Więc jeżeli ja zajmuję się jakąś częścią, to ja po prostu się na tym znam. A jeżeli się nie znam, to mówię, że się nie znam, ale wiem, kto się zna. I to jest piękne. Tak. Ostatnią rzeczą. To unikaj rozwijania na drobne swojej etyki, unikaj nawet najmniejszego naginania swojej uczciwości, to jest najtrudniejsze. Bo rzeczywiście no, nie jestem. Znaczy jak inaczej, ja jestem aniołem, ale na drogę. Więc ja dopiero muszę. Ten ostatni podpunkt to jest mega wyzwanie. Niestety nie udaje mi się zawsze, Paweł. Przepraszam, że za bardzo krzyczę czasami do ciebie, ale po prostu mi zależy. Na tym, żeby nam się dobrze współpracowało. Tak ty dalej. Każdego coś tam więcej, tylko czasami nie jest ten czas, gdzie możemy to pokazać. Bo czasami po prostu musimy się czegoś po prostu nauczyć. Ja jestem osobą, która wymaga dużo od siebie i czasami mówię za dużo wymagać od innych. Tak to wygląda. Przepraszam. Słucham? Trzecia? Już zaraz zobaczymy. No trzecia ta z poprzedniego slajdu, tak? Już ją zobaczę.
Niech Twoja praca będzie pełna radości i twórcza. To właściwie to tak naprawdę najważniejsze, o to chodzi, nie? Musimy się cieszyć tym, co robimy. Jest w ogóle coś takiego, że jak już wchodzimy w miejsce, gdzie jesteśmy do tego predestynowani naszymi talentami, umiejętnościami, to wszystko jest wtedy łatwiejsze, wszystko nam idzie jakoś tak od tak. Nagle się poznaje tą osobę, takich cudów, o, powiem Wam na przykład taką rzecz. Kolega mi mówi, wiesz co, przydałaby nam się umowa z jednym z banków. Taki bank, taki niszowy, on niedawno powstał. I teraz słuchajcie, bo to jest autentyk. Ja mówię, no dobra, jak tak mówisz, no to mi jest potrzebne. Następnego dnia dostaję od nich list z propozycją współpracy od gościa z południa Polski. I dzwonię do niego, on jest zaskoczony, że w ogóle coś takiego do mnie wysłał, bo on jest tylko regionalnym, od podkarpackiego. A mówię, aha, no to pan da wtedy do regionalnej z pomorskiego. Słuchajcie, wyobrażacie sobie coś takiego? No właśnie. Wiesz, mnie to fascynuje, bo nie rozumiem. Ja się dzisiaj... Słuchajcie, mam niebywałą teraz okazję wam wszystkim podziękować. Za to, że wytrwaliście, za to, że posłuchaliście mnie do końca. Tym, co nie dotrwali, też dziękuję za to, że byli. O godzinie chyba 19, jeżeli pan dobrze pamiętam, możemy się spotkać u góry i porozmawiać konkretnie, co możemy zrobić. Jeżeli nie wiem, jak tam jest z czasem, bo 5 minut zostało, tak? Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, które mi odpowiedź zajmie 4 minuty, to chętnie udzielę odpowiedzi. Tak, kochani, kocham się. Tak, tak. Gdzie są inni? Jeżeli nie ma żadnych pytań, bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję.